słyszeli Państwo na pewno o takiej dziedzinie wiedzy zwanej retoryką. Ten pan to chce mi zastarczyć. Tutaj jest zbyt wielu śladów, tutaj nie ma, ale to jest 1315 rok. To jest data budowy tej synagogi. Jeden z trzech, które przetrwały pochodzenia żydowskiego w świecie żydowskim uznawany za Leonarda da Vinci, który, proszę Państwa, tworzył na dworze kalifa w wieku 12 lat. Ale, że tak powiem, fortuna kończy oczy i raz na wozie, raz pod wozem. To Selene? Islero, proszę Państwa, tak nazywa się ten dym. Islero po lewej stronie. To on tworzył, tak, że tak powiem, jednym z pierwszych, największych choreografów tej korydy. Zginął bardzo młodo, bo w wieku 21 lat. Ale wiesz co? Niektóre widziałam, są chore. XIII-wiecznego budynku. Na chwilę obecną. Tutaj, no widać, co nic. Nie widzisz. O właśnie, no i dobra. Niebieskie drzwi, jak no. Mojej prawej stronie wiek XVII, tutaj wiek XIX. One już są całkowicie skomputeryzowane, dlatego że panie tutaj opierają się i tutaj pan też może się oprzeć spokojnie. Opieracie się Państwo o klawiaturę. Ona, wszystko jest sterowane elektronicznie. W Belgii, ale dla tych dwóch regionów bardzo charakterystyczny element konstrukcji organowej. Polską często. No. Proszę bardzo. Tylko my katalogczycy. Nazywa się to La Mureneta, a u nas jest to temu. Nie przybył z Polski, przybył z okolic Katalonii. Przysłał go, proszę Państwa, Polak, który mieszka w Katalonii, jest artystą malującym właśnie, zajmującym się malarstwem sakralnym. Przysłał ten obraz tutaj z listem i chciałby, żeby on zawisł, że tak powiem, w katedrze. I władze kościelne zgodziły się, powiesiły ten obraz tutaj. Teraz ma.